Wyspałeś się dzisiaj? Zawsze się wysypiam. Jak wygląda twój idealny weekend? Rower, spacer, siesta i zero fiesty. Dotkniesz językiem nosa? Chyba nie. Nie dało się. Próbowałem. Jak to jest, że deszcz pada, a śnieg sypie? Deszcz pada, a śnieg sypie, słońce świeci. Taka jest natura. Twoja ulubiona piosenka to? Nie jest to Dele Taco Hemingwaya, chociaż lubię ten kawałek. Może zaskoczę wszystkich, ale lubię poezję śpiewaną. Zaśpiewaj fragment. Nie, lepiej, żebym nie śpiewał. Nie śpiewam, chyba że pokryję mu. Kawa czy herbata? Kawa w ciągu dnia, herbata, ale bez prądu. Co zawsze jest w twojej lodówce? Jajka. Zdecydowanie jajka. Jak nazywałoby się trzęsienie ziemi na Marsie? Marso terremoto. Powiedz stół z powyłamywanymi nogami. Stół z powyłamywanymi nogami. O czym myślisz przed snem? O niebieskich migdałach. Byłeś grzecznym dzieckiem? Bardzo grzecznym. Czy rozmiar ma znaczenie? Rozmiar buta jest uniwersalny. Co mówisz, jak się wkurzasz? O dziwo, staram się wbrew pozorom nie przeklinać. Jesteś typem zazdrośnika? Nie, nie lubię zazdrości. Twój ulubiony film to? Wielki Błękit. Chodzisz w domu na golasa? Bardzo lubię. Co cię kręci w kobietach? Oczy, spojrzenie, no i jakaś taka odrobina tajemniczości. Makaron czy pizza? Pizza nie, makaron czasami. Znasz Every Night? Every Night? Tak, znam. Czy pierwszy raz na randce jest okej? Powinno być okej. Okej, znaczy niewiele. Co cię najbardziej zaskoczyło w twojej pracy? W mojej pracy zaskakuje mnie ciągła praca z emocjami, a właściwie próba trzymania tych emocji na wodzy. Wolałbyś nie być znany? Nie czuję się sławny. Opowiedz najgłupszy żart, jaki słyszałeś. Szedł Chopin i Bach. Co najczęściej słyszysz na ulicy, kiedy ktoś cię rozpoznaje? To ten od skutera. Wybaczyłbyś zdradę? Jestem zdania, że prawdziwa miłość jest w stanie wszystko wybaczyć. Po śmierci dostaniesz karę czy nagrodę? I karę, i nagrodę. Której swojej części ciała nie lubisz najbardziej? Nosa. Dlaczego na mieście nie widać małych gołębi? Bo są zbyt małe. Co będziesz dzisiaj jeszcze robić? Cieszył się życiem.